Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, od dłuższego czasu wreszcie pojawił się kolejny bezchmurny dzień. Lecz niestety radość moja, ja lubię jak są bezchmurne dzień, bo energia jest, jakby nie było, trwała krótko, bo nasza sieć energetyczna dalej robi swoje, czyli nie trzyma parametrów, nie wiem dokładnie jakich, bo tak naprawdę SOFAR sobie jeszcze z tym radzi, a szteka niestety wymięka i nawet dzięki temu, że SOFAR pomaga, prostuje tą sieć, kombinuje, no naprawdę chłopak się stara, to szteka i tak się resetuje, także zapraszam dzisiaj Was na kolejny bezchmurny dzień, ile udało się już w październiku wydusić z tych dwóch solar trackerów. Niestety jeden z zacienieniem, drugi z resetującym się falownikiem, ale jednak energii jest i zobaczycie też, mniej więcej Wam pokażę, jak to tam się dzieje, dlaczego się resetuje, nie wiem, bo falownik błędów nie wywala, po prostu się wyłącza i tyle. No i dobra, reszta będzie na bieżąco w filmie, także zapraszam serdecznie. Dobrze, zaczynamy. 7:30 rano. Słonko tyle co wyszło za sąsiada drzewek. 3:85 już, że tak powiem, w pełnym słońcu. Co tam? Słucham cię. Co tam? Nasze towarzystwo zeszło. Głodomorów. Zaraz zostaniecie. Szarik, nie kopaj mnie. 3:85. Mamy w pełnym słońcu, a piątka niestety z lewej strony już zacieniają tutaj choinki, a z prawej kolega, sąsiad zacienia. Dlatego słońce pada i zacienia tamtego, także no niestety racja miejscówki. Zobaczmy jak to, jaki jest na starcie między nimi różnica i też taka, jaka jest różnica, że jest piątka zacieniona, bo widzicie, tylko dolny rząd paneli jest zacieniony, 5 kW, a 3,85 jest cała słońcu. Czy będzie większa produkcja, czy mniejsza z 3,85? A przy okazji, jak ja lubię, jak mi się te jednostki tak kręcą, 250 W pobiera, ledwo się ta sprężarka w środku tam koli boce, wentylator też się ledwo kręci i powiem Wam, to będzie dobre, bo będzie na minusie, będzie duża wilgotność i ten tutaj ten parownik, czy jak to tam się nazywa, nie zalodzi się, bo nie ma przepływu, także fajna rzecz. Jeszcze muszę zrobić jakiś ten jakiś spust, bo na razie do wiaderka zbieram, coś trzeba będzie wykombinować, no zobaczymy. Dobra, idziemy do falownika, a idziemy z marszu. I oj tam, drzwi skrzypią już niedługo, będą nowe. Mogę się przyzwyczaić, że ten jest tutaj, bo zawsze sobie na niego patrzyłem, a teraz przestawiony. Ale dobra. Piątka idzie, oj to ja włączam. Piątka nam idzie. I albo znowu. Ktoś mnie nie lubi. O, jest. 1100 W i na starcie ma 3,85, nie piątka, 0,3 kWh, 1100 W z 3,85, a piątka idzie na 1200, no to czyli no nawet zacienienie jeszcze jej nie zrozumiało z 3,85, czyli dobrze jest. I tu też mamy prawie 0,3 kWh. Dzisiaj ma być ładny słoneczny dzień, zobaczymy czy się uda. I ono na pewno za chwilę zacznie, tylko zejdzie z niej zacienienie i zacznie wyprzedzać tamtą ogólnie w kilowatogodzinowym przebiciu, bo to jest bifacjal, jakby nie było. No i jest południe, instalacje sobie fajnie słoneczko śledzą, bifacjal jeszcze coś z tego ekranu korzysta,
co zostało tak naprawdę z tego ekranu. To będzie nowy ekran, tylko jak przyjdzie, przyjdzie na to czas, jak w tej piosence. Także zobaczmy, jaka jest produkcja, bo znowu zaczyna się problem z siecią. Dobra, najpierw produkcja. To idzie 3000 W teraz, czyli to jest około 80% mocy. A ta idzie na 4300, także mamy jakieś 87% mniej więcej. O, to nawet z aplikacji widać, że jest 87% mocy, ale jak widzicie, produkcja 1721, a tu jest 15 za opóźnienie na aplikacji. I tak przy okazji właśnie, że produkcja jest, idzie ładnie, równiutko. A tu wam coś ciekawego na sztece pokażę, bo szteka akurat nie chce mi się zrobić na razie tego całego pierdzielnika. Zobaczcie, jak mi obcięło. Musiałem, przestawiałem godzinę i musiałem ją o 10 minut cofnąć, także przesunęło o jeden słupek. Ale co innego, zaczyna takie zęby od góry robić. Dalej jest problem u mnie, ale u mnie nie z napięciem. Był ostatnio spokój. Widzicie, napięcia różnie się, ta L3 ostatnio tak 250 cały czas trzyma. Najmniej obciążona faza za bardzo. Z drugiej strony niczym teraz nie jest obciążone w domu. Ale był spokój, spadły te napięcia. Coś pokrzywali przy trafo i z powrotem zaczyna to rosnąć. Tylko że tutaj troszeczkę inny jest problem, bo ten falownik ma problem z międzyfazowym napięciem. I jak Sofar sobie z tym radzi? Bo ja widzę, jeśli mi się... On tak o, wyłączy się ni z gruchy, ni z pietruchy. Napięcia ma, wszystko ma elegancko, pyk, wyłącza się, tyle. I tu była już walka nieraz i niestety Niemiec nie daje rady, a Sofar kombinuje, pstryka w nim tam, klika, cuduje i daje radę i idzie. I tylko ten Sofar mi tak naprawdę tutaj pilnuje sieci, bo jak ja bym go wyłączył, to on się zacznie cały czas resetować non-stop w kółko. Także to już... traci pomału sens, ale jest też na to lekarstwo, bo jak wiecie, ci co wiedzą, co wiedzą, nie, hybryda już wisi, kolejny Sofar. Na razie nie zrobiłem jeszcze do niego instalacji, czyli ta 385 pójdzie właśnie pod hybrydę i pod baterię, bo przez ten sezon przejściowy i później, no, cały okres przejściowy, czyli jesień, zima i wiosna, nie ma opcji, żebym naładował baterię do pełna. I dodatkowo jeszcze, no, żeby mi tak przyblokowało, bo zobaczycie przy samej produkcji, bo akurat ta bateria ma około 16 kWh, ale 14 to jest jej, no, że tak powiedzmy, że pewnie będzie. I na bieżąco też będzie wszystko używane przez dzień, czy klimatyzator będą chłodzić, czy grzać, czy w ogóle. I mi się wydaje, że ta instalacja bez problemu wystarczy, bo ja tego falownika nie mogę. Znaczy, on będzie spięty z siecią, ale będzie zero eksportu, bo bym musiał go wtedy zgłosić, a tak to będzie taki duży UPS. Także na południe na razie fajnie to idzie i jeszcze może dzisiaj fajny wynik wykręci i zobaczę, jaka jest różnica przez to, że tutaj właśnie mi jeszcze tnie około kilowatogodzinę, jak to kiedyś liczyłem, kilowatogodzinę, półtorej mi brakuje. No trudno, życie bywa. A jeszcze policzmy tak z ciekawości. Tutaj mamy 17,4, czyli 15. To jest 3,5 kWh z 1 kW instalacji. A tutaj mamy 12,5 i to nam daje, już wam mówię, 3,3. Także nie ma jeszcze jakiejś takiej strasznej różnicy, raczej taka standardowa. No normalnie dzisiaj to jest jakiś masakryczny dzień z tą produkcją. Nie wiem, czy to będzie słychać. Tyle co. No, miałem zrobić właśnie kolejną scenę i tyle co się wyłączył, i przed chwilą znowu tyle co się wyłączył. Zobaczcie, zobaczcie, jaką sieczkę robi, ile obcina, żeby nie było, ani chmurki nie ma. Jak widać tutaj po wykresie, jest bardzo równiutki. I tu też mam jeszcze z aplikacji, z Sofara, z 5 kW instalacji, coś tam góra dół, ale to są szczegóły. A szteka sobie kompletnie z tym nie radzi. Tylko od razu mówię, to nie jest, momencik już, wróć, to nie jest wina wysokiego napięcia. Jeśli by to była wina wysokiego napięcia, to z automatu
Tu mi w dzienniku zdarzeń wali właśnie takie błędy. Tu wysokie napięcie wyskoczy. Także tu się jeszcze praktycznie nie zdarzyło. A tak żeśmy z kolegami wnioskowali, że to międzyfazowe niestety, ale coś jest nie tak i ten falownik był i na serwisie i wszędzie i nie ma błędów, także jest dobry. On się z powrotem uruchomi za chwilę, po stryka, półtorej minuty przerwy uruchomię się dalej, ale sami widzicie, już poczekam aż się uruchomi do końca. Sami widzicie, jaką sieczkarnię robi dzisiaj wyjątkowo, to naprawdę był spokój. Odkąd mam Sofara w sieci, to tu się no sporadycznie coś się działo, ale dzisiaj to jest normalnie jakaś masakra. I on sobie będzie pracował, aż znowu zacznie się coś na sieci dziać. I robi taką sieczkę. Tu powinno cały czas iść z górką. A praktycznie połowę obcina. Także zobaczmy dokładnie, ile obcięło. Chociaż bifacjal ma przewagę. Nie dużą, ale ma jakąś. Tutaj mamy 24, 64, prawie 25 kWh. To nam daje, no już prawie 5 kWh z 1 kW instalacji. Tutaj jest 16,3 kWh. To nam daje, no jakby tak policzył, 16,5, już tak mniej więcej na okrągło, to 4,3. Także widzicie, już 0,7 kWh i na 1 kW instalacji jest mniej. W tych warunkach one już mniej więcej idą tak samo z produkcją, bo ten falownik rano szybciej wstaje, bo tak widzieliście, tamta piątka jest jeszcze zaciniona. No to tak jeszcze się mieszczę w tej różnicy pół kWh z 1 kW. No ale jakby nie cięło, no to ten by miał praktycznie tyle samo, 3,85, co piątka by miała w tym momencie. Jedyne co mnie tylko powstrzymuje przed, bo to jest prosty sposób, wystarczy ten MPPT podpinąć tutaj, bo ten falownik ma 8,8 kW. Oba trackery sumarycznie mają 8,8,5 kW i to sobie by świetnie pracowało. Ewentualnie by cięło tam w pikach, ale to już tam szczegół naprawdę. 8,8 kW przy wypychaniu by było. Tylko co? Ponad 6 lat statystyk z jednego trackera i no to tu mamy z drugiego trackera, a tutaj dwóch wykresów nie będę miał. Wiem, może ktoś wie, jak to w Sofarze zrobić, bo ja za bardzo nie wiem. Także jedyne to mnie powstrzymuje. To się jeszcze często nie zdarza, ale im zacznie się to częściej zdarzać, jak ten już, że tak powiem, Sofar nie ogarnie sieci i poprzez to się ten wyłącza, no to niestety, ale z drugiej strony, tak jak mówiłem, tylko baterię podłączyć, on idzie pod ten falownik i już będzie ta instalacja, że tak powiem, off-gridowa, a później zobaczymy, co dalej tak naprawdę. Jest 15, po 15 i zobaczcie tutaj ten trzeba będzie małe strzeżenie zrobić, bo robi nam tu robotę. Tam wyżej tamte wystają, trzeba będzie to troszkę ciachnąć. No bo niestety jeszcze by mogło troszeczkę produkować, ale za chwilę i tak to dolna linia drzew dojdzie. Taka miejscówka nic nie poradzi, a drzewa muszą być. Także 3,85 jest w lepszym położeniu. Ona jeszcze tutaj długo będzie w słońcu, jeszcze z godziny, półtorej. No zobaczymy, kiedy zajdzie. A ta niestety, no nic nie zrobi, troszeczkę można przyciąć. Słońce i tak idzie coraz niżej i nic nie poradzi. Co z tego, że tu instalacja w dobrym miejscu, jak falownik nie daje rady. Zobaczmy, co tam u niego. No, na razie działa, ale za chwilę może się w każdej chwili wyłączyć. Nawet widzicie, chwilę pochodził. To jest słupek co 10 minut rośnie. I mamy raz, dwa, trzy słupki praktycznie, że się nie, ani raz nie zresetował, także przez 30 minut, że tak powiem. 18,7 mamy już zrobione. 18,7 to jest jakieś 4,8, no prawie 5 kWh z 1 kW. A ta nasza, co już w zacienienie weszła, zobaczcie, nawet ciekawostka, 385 ma 2500 W i 5 kW zacieniona też ma 2500 W, czyli tu już jest 50% mocy. A tutaj jest 2500, nam daje, już wam mówię, 65% mocy.
Czyli sami widzicie, już obcięło 15-20% obcięło zacienienie jednego panela instalację. I tutaj mamy, ile tu mamy? 28, czyli to jest 5,5 kWh z 1 kW. Także no, jeszcze nie ma tragedii. No niestety, jest jak jest i tylko i wyłącznie te statystyki mnie powstrzymują, żeby to w cholerę odpiąć, bo tak naprawdę to, co widzieliście, wszystkie te instalacje, jeszcze jeden rachunek po normalnej cenie 80 groszy i wychodzę na zero, także nie mam z tym problemu, żeby go odpiąć, a energia ma być coraz droższa, także wpinam się tutaj i jadę na dwa, albo jadę na tego, nie ma problemu. No mówię, że każda kilowatogodzina cenna, tylko te statystyki są na dzisiaj dla mnie najważniejsze. O, jest po 17. Słońce jeszcze świeci, no, ale niestety drzewa robotę zrobiły. Także jeszcze poczekam chwilę, aż kompletnie, że tak powiem, falowniki staną i zobaczymy, ile na dzisiaj się udało nazbierać. Tutaj z zacienieniem, a tutaj z resetującym się falownikiem. No, jak dla mnie, to by na dzisiaj było na tyle. Miałem nadzieję, że dobiję do 30, braku 30, ale można zaliczyć 6 kWh z 1 kW instalacji z piątki i 3,85. No niestety, teraz dokładnie widzicie zarys, jak mógł wykres wyglądać. Widać ładnie, bo w niektórych miejscach szło do końca. Mamy 27, co nam daje, już moment, za dużo zapędziłem się, 24,5 i 3 kWh z 1 kW instalacji. Trudno. Niestety jest jak jest, ale trzeba żyć dalej i do przodu. Zobaczcie, ostatni bezchmurny dzień był 5 sierpnia. Tak, że praktycznie wrzesień, październik, 2 miesiące temu był ostatni bezchmurny dzień. No tak to bywa. Ogólnie rok jest ładny, oprócz tego września rok jest ładny. I zobaczmy porównanie. Z 5-kilowatowej instalacji mamy 5-kilowatowa instalacja wyprodukowała 30 kWh. To nam daje 6 kWh z 1 kW instalacji. No, prawie połowa rekordu z maja i ogólnie chyba najsłabszy wynik, jak tak patrzę z góry, nie, 5,8 było w lutym. Także no, drugi wynik z kolei i 3,85 niestety, no szóstka by była. Nie, z tego co ja widzę, też by było 6 kWh, niestety jest 5,4 i to jest najsłabszy wynik. Ale nie z jej winy, nie z winy słońca, tylko z winy niemieckiego szajsu. Co zrobi, nic nie zrobi. Chińczyk nie daje rady, to Niemiec ucieka. Życie. Dobra, żeby tu coś politycznie nie wyszło. Słuchajcie, nie ma problemu, jest alternatywa. Tylko tak jak mówię, cały czas mnie trzymają te statystyki. Jeszcze ją chyba do końca roku przytrzymam. Albo jak nie, to pójdzie przez hybrydę i dalej będą pełne statystyki. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na dzisiaj tyle. Słuchajcie, trzymajcie się ciepło. Słoneczko życzę i na razie.